Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 438 odcinek podcastu BSSB tajemnic. Dzisiaj mam dla was coś, hmm, no właśnie nawet jak to nazwać, bo to chyba nawet nie powinno się nazywać tak jak zaraz wam o tym powiem. Natomiast faktem jest, że z takim zjawiskiem zaczynamy, albo zaczęliśmy mieć już do czynienia od jakiegoś czasu. Przechodzi ono cały czas przez rynek. Powiem szczerze, że nawet z tego co słyszę, z niektórych źródeł to się nasila. No i o co w tym wszystkim chodzi? Cóż to za zjawisko? Dlaczego ono ma miejsce i czym ono grozi? Słuchajcie, mam na myśli coś takiego, co nazywa się Syndrom Kuriera. I żeby było ciekawie, to wcale nie oznacza to, że nagle wszyscy zapragnęliśmy pracować jako kurierzy, jako dostawcy przesyłek, jako pracownicy umieszczający paczki w paczkomatach, czy też dostarczający nam te przesyłki do drzwi naszych kolegów z pracy, naszych rodzin, czy też do obcych nam ludzi. Ten syndrom kuriera, to wyobraźcie sobie, jest opis takiego zjawiska, które no niekoniecznie kojarzy się w ogóle z czymś pozytywnym. I to nie to, żebym miał coś przeciwko pracownikom. Kurierą, bo wykonują oni super ważną robotę, dzięki czemu mamy wszystko w domach to, co mamy. Ale ten syndrom kuriera, w tym przypadku oznacza coś zgoła innego. Wyobraźcie sobie sytuację następującą: jest pracownik, który pracuje w modelu zdalnym, w zasadzie nie tyle zdalnym, co pracuje u siebie w domu. W swoich czterech kątach siedzi przy swoim biurku, ma przed sobą laptopa, ma telefon służbowy. Na tym laptopie wykonuje swoje obowiązki względem swojego pracodawcy. Obojętne, co by to nie było. Nieważne, czy on księguje faktury, czy procesy windykacyjne jakieś prowadzi, czy też obsługuje. Klienta jakiegoś, czy cokolwiek innego na tym swoim laptopie wykonuje. No i nagle pewnego dnia przyjeżdża do takiego pracownika, kurier, i on temu kurierowi oddaje tego laptopa, oddaje komórkę, mówi: Dziękuję bardzo, do widzenia. Zaraz po nim przyjeżdża kolejny kurier, który przywozi nowego laptopa, nową komórkę. Pracownik to rozpakowuje, siada sobie przy swoim biurku domowym i zaczyna wykonywać te same obowiązki, ale robi je dla zupełnie innego pracodawcy. Cóż to, ma, cóż to jest za sytuacja? Co to się tutaj wydarzyło? No, wyobraźcie sobie, że obserwowana jest właśnie sytuacja na rynku następująca: że pracownicy utracili lojalność wobec swoich pracodawców. To spowodował COVID, a mianowicie wpłynął on na to, że nie mamy już takiej wielkiej lojalności wobec naszych pracodawców, jak jeszcze kiedyś mieliśmy. Znacznie bardziej ten syndrom kuriera, bo taką to nazwę dostało, nawet nie mam pojęcia od kogo ja to usłyszałem, ale trafiłem już na to kilkukrotnie, więc stwierdziłem, skoro się przyjęła taka nazwa, to zaczynam ją powtarzać. Może źle, może dobrze, nie wiem, może się przyjmie ogólnie, że to się tak nazywa, a może ktoś wymyśli coś mądrzejszego. Niemniej jednak ten syndrom kuriera wziął się z tego, że właśnie to kurierzy odbierają i przywożą nam sprzęty do pracy, do naszych domów. Ta, no i teraz wróćmy do tego głównego wątku, o który chciałem powiedzieć. Praca zdalna spowodowała, że zaczęliśmy tracić nasze linki, nasze połączenia z pracodawcami. To, że są wymyślane różnego typu interakcje pomiędzy pracownikami. To, że władze firm, działy HR-ów, psychologowie firmowi no, dwoją się i troją, żeby tylko tutaj zaangażować naszych pracowników do życia firmy, to jedno, a to, że tej więzi nie ma, to drugie. Ok. Być może powiecie, że to trochę niesprawiedliwie. To niesprawiedliwe jest to, co mówię, bo część organizacji rzeczywiście z sukcesem przechodzi przez tą izolację pracowniczą. No, ale niektórzy być może w tej chwili podrapią się za uchem, podrapią się w głowę i stwierdzą, kurczę, coś w tym jest. Ilu ludzi już straciliśmy w tym roku? Kto poszedł do kogoś innego? Kogo przyjęliśmy? Skąd przyszli ci nasi pracownicy? Tego typu zjawiska faktycznie mają miejsce. Pracownicy pracujący w domu, szczególnie ci, którzy nigdy wcześniej nie pracowali dla swoich firm w innym modelu, bo akurat zostali zatrudnieni w przeciągu ostatniego okresu tych 12 czy tam 18 miesięcy. Nie mają poczucia takiej tożsamości firmowej. Nic ich przy tych firmach nie trzyma poza obowiązkiem wykonywania swojej pracy. No i dochodzi do takiej sytuacji, że ta lojalność jest dosłownie powieszona na jednym cienkim włosku, skoro nie wiąże nas nic poza tym, że wykonujemy swoją pracę i dostajemy na koniec miesiąca pensję za to, że tą pracę wykonaliśmy dobrze. A tu nagle dzwoni do nas rekruter, który oferuje nam Zbliżoną pracę, praktycznie identyczną, tyle tylko że dla kogoś, kto ma inne logo, no i dostaniemy może laptopa innej firmy albo smartfona innego dostawcy w innej sieci, no to zaczyna się tutaj robić bardzo dziwna sytuacja. Dlatego że taki pracownik, który nie widzi niczego innego, co go wiąże z firmą poza wynagrodzeniem. No to wyobraźcie sobie, że nawet za przysłowiowe 100, 200, 300, 500 zł jest w stanie zrezygnować z tej pracy i pójść do kogoś innego. A zaczynamy wracać do sytuacji rynku pracownika. Tak, na niektórych stanowiskach brakuje nam rąk do pracy. O ile na rynku mamy pewnie całą masę dostępnych ludzi do pracy, jeszcze w takich branżach jak turystyka, jak lotnictwo, motoryzacja, no to do prac biurowych umówmy się. Wcale tak dużo tych ludzi nie ma. A do prac w działach IT już w ogóle, tak, tutaj jest sanie na rynku takie, że głowa mała. Praktycznie wszędzie każda kompetencja informatyczna na rynku jest poszukiwana. No i co my z tym całą sytuacją zrobimy? Dla mnie to jest bardzo niepokojące zjawisko, bo jeżeli firmy nie potrafią utrzymać więzi ze swoim pracownikiem, nie potrafią nauczyć go ją konkretnej misji, wizji, tego, tej kultury korporacyjnej, to tak naprawdę w gruzach legnie nam niebawem cała podstawa tego, w jaki sposób w ogóle biznes się rozwija. Przecież my nie przychodzimy do pracy tylko po to, żeby wykonać jakąś pracę. My przychodzimy po to, żeby być częścią społeczeństwa jakiegoś, pewnej grupy ludzi, którzy utożsamiają się z konkretnymi wartościami, utożsamiają się z logiem danej firmy, chcą ją dumnie reprezentować i działać. A może ja jestem jakiś człowiek starej daty i może to wszystko już nie jest ważne. Być może rzeczywiście my przychodzimy do pracy tylko po to, żeby klepnąć w klawiaturę to co mamy klepnąć, a potem zapomnieć w ogóle po co i dla kogo my pracujemy. Hmm. No ja pamiętam czasy, kiedy firmy, niezależnie od tego jak duże były, bardzo mocno stawiały na to, żeby podkreślać tą swoją wartość, tą swoją kulturę korporacyjną i żeby to był element łączący dany podmiot z ich pracownikami. A teraz syndrom kuriera. Hmm smutne, nie? Nie chciałbym, żeby ten podcast miał jakieś takie wybrzmienie pesymistyczne. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że chciałbym podkreślić tu pewne zjawisko, nad którym warto, abyśmy wszyscy się zastanowili. Dlatego, że proces rekrutacyjny to nie jest taka tania rzecz. To jest generalnie coś, co nas kosztuje. Nieważne czy robimy to sami czy z pomocą agencji rekrutacyjnej, to generalnie poświęcamy na to konkretny czas i konkretne pieniądze. I jeżeli od samego początku tego procesu rekrutacyjnego nie zaczniemy wpajać konkretnych jakichś idei w głowę naszych potencjalnych i potem już realnych pracowników, no to de facto czeka nas w przypadku pracy zdalnej ryzyko zwiększającego się syndromu kuriera. Ja sobie tego nie życzę i Wam tego nie życzę, bo przecież warto jest się skupić już na tym core biznesie, na tym generowaniu konkretnej wartościowej pracy, na tym, żeby wszyscy w tej pracy czuli się dobrze, widzieli konkretny cel, chcieli do niego dążyć, chcieli go osiągać, chcieli optymalizować swoją pracę, a nie koniecznie odpowiadać na kolejne oferty pracy, które przyjdą w okresie około 6 miesięcy, bo pewnie to mniej więcej po takim czasie się pojawi, no i zaraz zacząć z nich korzystać. Hmm, syndrom kuriera. Takie coś chodzi po rynku. Ten odcinek będzie krótszy, ale chciałem, żebyście po prostu sobie przemyśleli pewną kwestię i zastanowili się spojrzeli na swoje organizacje. Czy u Was też występuje syndrom kuriera? A być może nie. Być może jesteście bardzo silnie związani ze swoimi firmami, ze swoimi markami, ze swoją kulturą organizacyjną. Bardzo chętnie posłuchałbym kilku Waszych wypowiedzi, przeczytałbym kilka Waszych wypowiedzi na ten temat. W jaki sposób Wasze organizacje podchodzą do tego tematu? Czy u Was występuje zjawisko, nazwijmy to, tego syndromu kuriera, czy też nie? Czy może jesteście bardzo silni jako grupa, jako biznes i poradziliście sobie z tym? Hmm. Napiszcie do mnie. Napiszcie maila, napiszcie mi na LinkedInie, zróbcie komentarz na LinkedInie pod postem, w którym daję link do tego podcastu. Naprawdę z przyjemnością zobaczę, co Wam w głowach chodzi, nawet jeżeli to byłaby super wielka krytyka tego, co dzisiaj powiedziałem. Tak, chciałbym się mylić. Chciałbym mieć nie mieć wiedzy, nie mieć nie, wiedzę to bym chciał mieć, ale chciałbym się rzeczywiście mylić co do tego, że na rynku mamy takie zjawisko jak syndrom kuriera. Hmm. Dajcie mi znać. Bardzo chętnie tak jak powiedziałem o tym przeczytam. Ten i inne podcasty w zakresie BSS bez tajemnic możecie słuchać sobie na YouTubie albo na jakiejkolwiek platformie podcastowej, do której macie dostęp, a skoro wspomniałem YouTube'a, to tam też można zostawiać komentarz, więc jeżeli to tam odsłuchujecie tą wiadomość, to zostawcie mi tam swoją opinię, swoje zdanie, a ja chętnie wejdę z Wami w dyskusję na ten temat. Syndrom kuriera był tematem dzisiejszego naszego spotkania, dzisiejszego mojego pewnego krótkiego wywodu, który kierowałem w Waszą stronę. Stawiam kropkę. Dziękuję Wam serdecznie. Dzisiaj nie będę Was namawiał do subskrypcji tego podcastu. Dlaczego? Jeżeli uznacie, że jest ciekawie, to i tak, i tak sobie to zrobicie, że powiem to z takim małym przekąsem. No i tutaj teraz stawiam kropkę. Stop. Hmm, tak, żegnam się z wami. Dzięki udanego dnia, do usłyszenia w kolejnym e dniu i będę miał dla Was kilka ciekawych, nowych odcinków, które już się szykują, już się nagrywają. Część po polsku, część po angielsku wow i część z gośćmi. Na razie. Cześć!